Gromadzimy się tutaj, na jasnogórskich wieczorach maryjnych, które będą miały tytuł Moja mama jest królową. Będzie to 9-miesięczny cykl spotkań 8 dnia każdego miesiąca z udziałem zaproszonych gości, kapłanów, świeckich. Chcemy w tych wieczorach uczyć się od Maryi jej królowania, służbie Jezusowi i Kościołowi. Witamy wszystkich gości honorowych i tych wszystkich, którzy nam towarzyszyli przez miesiące raportu jasnogórskiego. W sposób szczególny chciałbym przywitać panią redaktor naczelną Katolickiego Tygodnika Niedziela, panią Lidię Dudkiewicz i wszystkich, którzy są na tej sali. Moje wspomnienia nie są takie odległe, dlatego że ja nie byłam nigdy w dzieciństwie w Częstochowie, nie byłam ze swoimi rodzicami. Po raz pierwszy przyjechałam tu jako osoba taka średnio wierząca, znaczy taka wierząca letnia. I przyjechałam tu ze spektaklem o siostrze Faustynie, o której też niewiele wiedziałam, tylko po prostu zostałam obsadzona w tej roli, więc wykonałam swoje zadanie i tak sobie myślę, no dobrze, to pójdę teraz na Jasną Górę zobaczyć ten sławny obraz. I poszłam sama, weszłam do kaplicy i po prostu doznałam jakiegoś szoku. Dlatego, że ja się nie spodziewałam, że to jest tak piękne. Co więcej, ta kaplica była pełna ludzi klęczących i śpiewających Boga Rodzice. Więc to było dla mnie jakieś no, wręcz mistyczne przeżycie. I ja zostałam tam w tej kaplicy. Koledzy szukali, gdzie ty jesteś, bo mieliśmy nocować tutaj w hotelu, a ja po prostu zostałam do rana, bo drzwi zostały zamknięte i byłam na tym czuwaniu. I ta grupa, ponieważ zaczęłam od samego końca, przesuwała się do początku i w końcu znalazłam się w tym pierwszym rzędzie pod samym obrazem. Jak gdyby, no wtedy chyba wszystkie możliwe dobre łaski do mnie spłynęły. To było bardzo silne przeżycie, w wieku już dojrzałym. Ja dziękuję Maryi za wszystko, ale ja też nie jestem taka spolegliwa. Ja oczywiście też kłócę się czasem. To taka jest ostra wymiana zdań. Ja ją bardzo kocham, ale często zadaję pytanie, kurczę, dlaczego? Nie tak miało być, nie, to nie jest dobrze, tak? I z Maryją, i z Bogiem. Ale ta Maryja jest mi bardzo bliska, więc... A słyszysz odpowiedzi? Tak. I one są naprawdę z taką cierpliwością, to tylko może matka. Dzisiaj, kiedy kłaniałam się Matce Bożej, to jak zwykle się wzruszałam, bo jest taki moment, kiedy wchodzi się do kaplicy. Muszę wstać, żeby to pokazać, bo to jest taki moment bardzo fajny, że wszyscy wchodzą i już nikt nie patrzy na boki, tylko idzie się tak, a potem jak się nawet kogoś mija, to też się idzie tak z twarzą do przodu i ten wzrok zawsze jest w jedną stronę i to jest takie wyjątkowe, że patrzymy tutaj w jednym kierunku. chciałbym, żebyście tak słuchali słowa, że to dzisiaj Tobie, mnie mówi Bóg, jesteś wyjątkowy, mam w stosunku do Twojego życia plan. Czy się zgodzisz, że ja wiem lepiej niż Ty? Bo jeśli weźmiemy zwiastowanie jako sam jeden fakt, to my go bardzo obetniemy. My musimy zwiastowanie zamknąć w historii zbawienia. I on jest odpowiedzią na tę niewiastę z raju, na tego Adama z raju. To jest jak gdyby zamknięcie tej historii rajskiej, upadku i grzechu człowieka. Kiedy Ewa mówi nie, ja lepiej wiem, co zrobić, żeby było szczęśliwie. Maria mówi tak. Maria mówi tak. Bóg ma w stosunku do Ciebie plan. Czy zgodzisz się na Jego wersję? I poczekaj, ten Jezus będzie powoli wzrastał przez wiarę. My zapominamy, że Słowo Boże rodzi w nas Jezusa. I to się objawia postawami Jezusa, myśleniem Jezusa. Jakby ciąża z Jezusem na nowo, w sensie duchowym, w sensie wiary. Ja myślę, że kobieta to lepiej rozumie. Ja chciałbym, żeby wszyscy Państwo, ja też sobie tego życzę, przez to, że słuchamy, chcemy powiedzieć, jak Maryja, ja czasami refren tak śpiewam, niech mi się stanie według tego słowa i wiem, i to jest moje doświadczenie, że w wielu miejscach się stało.